Kilkanaście minut po ogłoszeniu rezultatów kolejnego, już 76. plebiscytu organizowanego przez Przegląd Sportowy i Telewizję Polską na najlepszego sportowca Polski. Rozmawiam z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Jerzym Kulejem. Panie Jurku, pan jest prawdziwym weteranem, jeśli chodzi o bal mistrzów sportu. Może się pan doliczyć? Który to już bal będzie dla pana dzisiaj? No będzie to bal 44, ponieważ trzy bale się nie odbyły. Więc żeby do 45, gdzie chciałbym ogłosić rekord Guinnessa, zgłosić jako rekord Guinnessa na 45 bal, to w przyszłym roku mam taką nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w tym 45, który będzie tym moim jubileuszowym balem i balem, który no, będzie rekordem, że myślę już nie do pobicia, bo chyba nie będzie takiego wytrwałego sportowca, nie chwaląc się, który by tak polubił tę imprezę i uczestniczył w niej aż tyle razy. I no, bardzo się cieszę. Przede wszystkim, jeśli mogę teraz już nie tylko o balu, ale o całej imprezie, plebiscyt, no, wspaniała uroczystość, wspaniały sukces, szczególnie narciarzy, bo przecież i pierwszy, i trzeci to dla Związku Narciarstwa Polskiego to jest przecież wielki sukces, bo Małysz miejsce trzecie, Justyna Kowalczyk, to co właściwie wszyscy przewidywaliśmy, miejsce pierwsze, więc radość ogromna. Natomiast rozczarowany troszeczkę jestem, bo trudno mi zrozumieć, ponieważ na sali widziałem prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, Jerzego Rybickiego, był szef Wydziału Boksu Zawodowego przy Polskim Związku Bokserskim, Krzysztof Kraśnicki. No byłem ja jako przedstawiciel również zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, a nagrodę wręczał no niechlujny Nastula, no judoka, może sporty walki, ale jeżeli już takie wyróżnienie go spotkało, nie wiem kto o tym zadecydował, to chociaż mógł się przyzwoicie ubrać, mógł założyć krawat, czy ewentualnie zapiąć koszulę pod szyją, bo reprezentując naszą dyscyplinę, no powinien to jakoś uszanować. Także to taka moja uwaga, taki niesmak trochę na początek tej uroczystości, bo byli przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego. Dlaczego organizatorzy zdecydowali, żeby nagrodę dla Tomka Adamka wręczał właśnie przedstawiciel innej dyscypliny sportu? Przez cały obserwowaliśmy z uwagą wszystkich wręczających, to każdy miał jakiś związek z daną dyscypliną, natomiast tutaj ni przypiął, ni przyłatał. No i jeszcze no, bardzo lubię i szanuję Pawła Nastulę jako sportowca, ale no, na taką uroczystość trzeba się przygotować. No, to nie jest to przecież takie gdzieś w remizie strażackiej wręczanie nagród, tylko był to kolejny plebiscyt najlepszego sportowca Polski i najbardziej zasłużony polski bokser otrzymał nagrodę i powinien mu wręczać tę nagrodę ktoś, kto był do tego przygotowany. No szkoda, taki mały niesmak, ale cóż, bywają różne rzeczy gorsze, także myślę, że i to jakoś przeżyjemy. Poza tym bal tuż, może na balu przy odrobinie alkoholu jakoś tam te takie drobne żale się rozmydlą. Natomiast no cieszę się, że w kolejnym, tym 44 już plebiscycie będę miał przyjemność być gościem na tym balu. Znowu się spotykamy z fajnymi moimi przyjaciółmi, znowu będę miał przyjemność siedzieć przy stoliku z ludźmi sportu, z ludźmi boksu. Jest dzisiaj kilku z naszej dyscypliny zaproszonych, będzie gościem prezes Polskiego Związku Bokserskiego, ostatni złoty medalista olimpijski w boksie Montreal 76, Jerzy Rybicki. Także no to wielka przyjemność. Znowu spotykam, o już widzę tutaj Teresę Sukniewicz ze swoim uroczym małżonkiem i o proszę bardzo, widzę koleżankę Lockę, która z mężem też machamy sobie nawzajem już na kolejnym balu. No to jest ogromna przyjemność. Nie byłoby takiej okazji prawdopodobnie w ciągu roku, żeby tylu wspaniałych, fajnych, no Kazakiewicza, mojego kolegę olimpijczyka, złotego medalistę z tego duetu wspaniałego Ślusarski, Tadziu i właśnie Kozakiewicz, no niestety został tylko on, nie ma już Tadzia. Także no wspaniałe, no wspaniałych kolegów, o posłów proszę. Widzimy tutaj stałego gościa, posła również, którego spotykam. Nie mam okazji go w ciągu roku, a na balach sportu się widujemy zawsze na gali, w teatrze sobie powspominamy, porozmawiamy sobie. Także przyjemność wielka, ogromna, cieszę się, mam nadzieję, że doczekam tego 45 i ogłoszę ten rekord, który prawdopodobnie pozostanie rekordem nie do pobicia, bo nie spodziewam się, nie to, że nie życzę nikomu, życzę oczywiście, ale kto by miał taką tyle wytrwałości co ja i
przyjeżdżał, przylatywał bardzo często. Wpadałem tylko na bal po to, żeby się pojawić. Potem leciałem na Okęcie, siadałem w samolot i wjeżdżałem za granicę, ale zaliczyłem bal mistrzów sportu. Także wielka to dla mnie przyjemność. Pan w boksie praktycznie osiągnął wszystko. Można powiedzieć, że jest pan spełnionym pięściarzem, ale plebiscytu nigdy nie udało się panu wygrać. Po tych wszystkich latach troszkę jest jednak mały żal, że nigdy się nie było tym czempionem? Nigdy nie miałem żadnego żalu, ponieważ w tym czasie byli wspaniali sportowcy. Myśmy mieli, ja tylko dam przykład, że Marian Kasprzyk, złoty medalista z Tokio, 10. miejsce w plebiscycie. Józef Grudzień chyba 8., a ja gdzieś tam 6. czy 7. 6 złoci medaliści. Za Mistrzostwa Europy 7. miejsce w 64. roku. Wygrałem Mistrzostwa Europy w Moskwie. Bardzo trudny turniej. Prestiżowy turniej, bo w finale pokonałem zawodnika Związku Radzieckiego, mistrza Europy, Alojzego Tumińsza, który pokonał i Mariana Kasprzyka dwa lata wcześniej na Mistrzostwach Europy w Belgradzie. I zająłem 7. miejsce dopiero, bo było tylu sportowców, że trudno się było zmieścić. Tylu było mistrzów olimpijskich, przecież te wszystkie nasze medale, Irena Szewińska, Kłobukowska, lekkoatleci, bokserzy, no to przecież piłkarze, bo to grupa pana Kazimierza Górskiego, przecież olimpiady, zwycięzcy, to było naprawdę trudno się znaleźć w dziesiątce. No jeszcze raz wspomnę o to, o czym powiedziałem wcześniej. Marian Kasprzyk, złoty medalista, 10. miejsce w plebiscycie, ledwo, ledwo. No więc ja nie mam niedosytu. Dla mnie przyjemnością było, że ja byłem chyba 7-krotnie byłem w dziesiątce. To było ogromne wyróżnienie. Przez tyle lat, cały czas, co plebiscyt, to jest kulej, ma gdzieś tam swoje miejsce. Także to było wielkie wyróżnienie. Być w dziesiątce, to co mówią wszyscy, to czwarte, piąte, na pudle, nie na pudle, to nie ma znaczenia. Od pierwszego do dziesiątego wszyscy tak samo mogą być szczęśliwi i powinni być szczęśliwi, bo to kibice wybierają. Kibice wybierają, dziękując za to, co zrobił przez cały rok, za wyniki sportowe. I to jest wielkie wyróżnienie. Być w dziesiątce najlepszych sportowców, to każdy z nich jest laureatem. Mimo upływu lat, dzisiaj chyba możemy się pana spodziewać na parkiecie? No myślę, że gdzieś tak godzina 3-4 nad ranem będziemy kończyć, może jakimś śniadankiem jeszcze gdzieś tutaj w okolicy. No, tradycyjnie tak to się kończy, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ten jeszcze kolejny, może ten rekordowy 45. bal za rok, będę chciał gdzieś tak do 8 rano, do śniadania, bo to kiedyś tradycją było w europejskim jeszcze w hotelu, w Pałacu Kultury, w Kongresowej, to często było tak, że ostatnie dwie pary na parkiecie to był Stefan Rzeszot, taki dziennikarz, który w hokeju komentował hokej, w ogóle bardzo wspaniały człowiek, to myśmy 8 rano, to orkiestra prosiła, mówi: panie Jurku, panie Stefanie, no kończysz, bo tam była taka zasada, taki regulamin, że dopóki byli tancerze, to zespół grał. Prosimy już 8 rano, mówi: panie redaktorze, idźcie już do domu. No i wtedy na taką prośbę, oczywiście w takiej formie żartobliwej, kończyliśmy zabawę koło 8 rano. Potem powtarzały się te bale do 8 rano w europejskim, kiedy kończyliśmy śniadankiem w kawiarni, bo kawiarnię otwierano o 8 rano. Już byli sponsorzy, którzy zamawiali szampana, jajecznicę na szynce i do 8 rano trwał bal. Potem zakończenie balu do kawiarni, do europejskiej kawiarni i tam śniadankiem się żegnaliśmy koło 10, 11 kończyliśmy tę uroczystość. Także myślę, że i tym razem jeszcze kiedyś nam się uda do białego rana pobawić się, chociaż te styczniowe noce są takie długie, bo one trwają i trwają. 7 rano jeszcze jest ciemno, także właściwie no, czas się wcześniej zbierać, ale niewykluczone, że jeszcze kiedyś tam do 8 rano, do śniadanka sobie taki bal będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.